Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy trochę dobrego, trochę złego, trochę absurdalnego, jak to zazwyczaj w naszej śwince morskiej i zaczniemy sobie właśnie od niej i od Aleksandra Koca. Wokół Artyomowska zaciskają się kleszcze, odkryto prawdę o ofensywie Rosji i zalanych betonem bunkrach Sił Zbrojnych Ukrainy. Zresztą tutaj jak popatrzymy sobie troszkę niż, niżej to jest zwiadowca odkrył prawdę o niebezpieczeństwie posiadania prywatnych samochodów i smartfonów przez żołnierzy na linii frontu. W cudzysłowie telefon będzie przybity gwoździem do drzewa, czyli dwa tytuły, dwa razy odkrywają prawdę. To jest absolutnie zaskakujące, jak ten portal potrafi być jednocześnie propagandową gadzinówką i tabloidowym szmatławcem. Natomiast przejdźmy sobie do Aleksandra Kotza, bo ten artykuł poniżej jest mniej ciekawy, a ten, prawdę mówiąc, mam ochotę Państwu przeczytać w całości. Może nie w całości, ale będziemy czytać. Wojenny korespondent Aleksander Koc Wokół Artyomowska, czyli Bachmutu zaciskają się kleszcze. Tutaj e, warto powiedzieć, że oni używają tych radzieckich nazw, tych z, z czasów radzieckich nazw na miejscowości w Donbasie. W przypadku, tak jest między m.in. właśnie Bachmutu Artyomowska, albo tam jeszcze był Stachanow, taka miejscowość, którą też dawniej nazywano Stachanow, teraz ją Ukraińcy nazywają inaczej ale na przykład Solidar nazywają Solidarem, chociaż ta radziecka nazwa, to jeśli dobrze pamiętam, był karlo Liptiewski, jakoś tak. Jedźmy dalej. Wojenny korespondent Komsomolskiej Prawdy w swoim autorskim programie Koc Analityk z imieniem w Radiu Komsomolska Prawda opowiedział o sytuacji w regionie Artyomowska, wokół którego ściskają się kleszcze rosyjskiej armii. Tniemy drogi, nazywa się ten podrozdział. Dzisiaj Ciewka Wagner i Ewgienij Prigorzyn oficjalnie ogłosili, że w pełni została zajęta, przejęta kontrola nad wsią Klesiejewka. Ona znajduje się na południe od można różnie odnosić się do tego typu informacji, są lokalne sukcesy, są nieduże, a są i większe. Na przykład, pod maleńką wsią Prochorówka w 1943 roku faszystom złamali grzbiet w trakcie operacji nauku kurskim. To Raczej jest taki jeden z mitów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli przypomnę tej części II wojny światowej, której Rosja się nie wstydzi. Tak i Klesiejewka może i niewielką jest wioską, ale w skali całej operacji może odegrać ważną rolę. U, przed nami jest wiele takich wiosek które będziemy brali w rezultacie tworzenia kotłów, niektóre przez ciężkie, szturmowe działania jak w tym przypadku, ale dzisiaj wybaczcie kalambur, a farm klesi, czyli takie są no, w sposób formalny stworzony kleszcze, no, ciężko to przetłumaczyć, by wyszedł Kalambur wokół Artyomowska. Dzięki temu sukcesowi dzisiaj na północnej flance tych kleszczy wzięliśmy Solidar, stację kolejową Sól i szybko numer 7 na południu Klesiejewka, przez którą możemy po cichu ruszać w stronę trasy łączącej Artyomowsk i Konstantynowku. Od Solidara i... Od stacji Sol ruszają szturmowe oddziały w stronę Paraskowijewki. To jest przy okazji ten, samy, ten sam punkt, ta sama miejscowość, gdzie znajdują się słynne kopalnie, w których na głębokości 152 metrów przechowywane są wagony ze strzelecką bronią z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a od Paraskowijewki już można wychodzić na kolejną linię zaopatrzeniową Artiomowska prowadzącą do Sla Słowiańska po rosyjsku Słowiańska są jeszcze drogi które prowadzą przez Ciasofjar w Kramatorsk i myślę, że Ciasofjar stanie się następnym zamieszkałym punktem po Artiomowsku, który będzie, będą szturmować będą brać rosyjskie wojska Spaceru nie będzie. Ale z początku trzeba poradzić sobie z Artymowskiem. To silnie umocnione miasto, siedzi w nim przeciwnik i przygotowuje się on do bojów ulicznych. To widać po materiałach wideo, które trafiają do sieci, szykują się w sposób poważny, asnowatyl, znaczy tak od podstaw. To znaczy, że tam nie będzie łatwego spaceru, a znowu wymęczające boje miejskie, gdzie mm, zwycięży ten, kto będzie lepiej zmotyw zmotywowany. A Wagnerowcy pokazali, że w bojach ulicznych nie mają sobie równych. Ja tylko cytuję. Naturalnie będzie trzeba dzielić siły w taki sposób, żeby zwracać uwagę na zagrożenie z północy, żeby sol w solidarnie weszły ukraińskie wojska, a mogą, bo przecież Zelenski ściąga cały czas na tym kierunku nowe oddziały, tak więc yy, najprędzej od Lisycianska. Na Siewiersk może pójść nacisk naszych kadrowych jednostek sił zbrojnych, co będzie dalej? Z, w trakcie tego, jak będziemy zbliżać się do kolejnych umocnionych regionów, najprędzej pr przeciwnik będzie formował nowe linie obrony trochę dalej. To obserwowaliśmy swojego czasu w czasie walk za Rubieżność, kiedy oni w tym samym czasie umacniali się w Siewierodaniecku, a w czasie walk za Siewierodanieck oni wzmacniali swoje pozycje w Lisyciansku, a kiedy wycofali się z Lisycianska umocnili się w Siewiersku i tak będzie dalej. I widzimy, że tutaj Komsomolska Prawda przyznaje dokładnie to, o czym mówię od dawna, to znaczy, jeśli zdobywanie miast i te ich kleszcze Zamykają się powolutku. Ukraińcy mają czas przygotować kolejną obr linię obrony, wycofać się i wykryfawiać rosyjskie natarcie dalej. Oni będą mm, zapierać się i zapierać, dopóki nie przygotują kolejnej linii obrony, i wszystko będzie zależeć od tego, czy starczy zasobów, żeby nam to pozwoliło na dalszą ofensywę. Wzięcie linii obrony, która idzie od Awdiejewki do Sławianska, Dróżkowki, Konstantynowki, Kramatorska, najprędzej nie wydarzy się, najprędzej nie jest um, najbliższą perspektywą. O, to jest najbardziej dosłownie. Czyli nawet Aleksandr Koc przyznaje, że mogą sobie wziąć Bachmut, ale wyjście na kolejną linię. Nie jest szybką perspektywą, a tylko przypomnę, że nawet ta linia kolejna, o której on mówi, to nie jest po pierwsze pierwsza linia za Bachmutem, Ym, nic takiego, to na dodatek jest to tak no, dalej, daleko nawet od Herkowa, nie mówiąc o Kijowie. Ukraińcy dobrze umocnili się w Awdijewce i teraz, kiedy my wgryzajem się, wgryzajemy się w ich pozycji, widzimy, że tam wszystko zostało zalane betonem, oni zbudowali betonowe bunkry, których nie bierze artyleria, dlatego pododdziały pierwszego korpusu prowadzą ciężką szturmową pracę. Generalnie, no tam zostały jeszcze dwa kapity, ale to już może zostawmy. Generalnie to jest takie trochę chwalenie się sukcesem, a trochę opowiadanie o tym, że po pierwsze no ten sukces nie oznacza jakichś przełomów, po drugie, że jeszcze do tego sukcesu, o którym teraz marzą i którym w zasadzie trochę się już chwalą, choćby w tytule, jest daleko. Co jeszcze tutaj mamy? To czytaliśmy, tu dalej jest o tym, że rezolucja o specjalnym Trybunale w sprawie Ukrainy, która została przyjęta przez Europarlament, nie będzie działać. Oczywiście, że nie będzie działać, tutaj oczywiście została dana odpowiedź prostymi słowami, oni uwielbiają takie sformułowania, że odkryto prawdę, dana odpowiedź. Ja Państwu powiem, dlaczego specjalny trybunał w sprawie na przykład Władimira Putina się nie wydarzy. Dlatego, ponieważ Władimir Putin wymierzy sobie prawdopodobnie sprawiedliwość sam przy użyciu broni ręcznej, tak krótkiej. Widzieliśmy już podobne sytuacje. Jedyna różnica polega na tym, że Władimir Putin nie ma wąsów. Dalej jest o tym, że w 2023 spadną ceny, wręcz zawalą się ceny na mieszkania w Rosji. Jest o kolejny pożyteczny, niemądry człowiek w Stanach Zjednoczonych opowiada, jak to Amerykanom przez pomoc dla Ukrainy brakuje broni. No to jest możliwe, pewnie czegoś im brakuje. Jest wiele firm w Ameryce, które strasznie to cieszy, bo będą mogły produkować więcej i więcej i więcej maszyn do zabijania, bo się Putinowi wymarzyła wojna. No więc zamiast produkować coś sensownego, Ameryka znowu będzie produkować kolejne maszyny do zabijania, bo przy obecności ludzi tak głupich jak Władimir Putin, tego typu maszyny do zabijania stają się koniecznością. I jeszcze GOSDIEB, czyli Departament Stanu USA, zareagował na groźby Miedwiediewa o możliwości wojny jądrowej. Faktycznie były prezydent Federacji Rosyjskiej, znany głównie z tego, że teraz siedzi u siebie na dachu, pije i pisze gniewne posty w telegramie, pisał, że co sobie ci ludzie wyobrażają, że można pokonać kraj, który ma broń jądrową, jak kraj który ma bronię jądrową zostanie, zostanie pokonany, to może się to stać wojną jądrową zamiast konwencjonalną. No, widać tyle im zostało. Teraz przyszedł czas, żeby Państwa przeprosić za widok za moimi plecami. Doszliśmy do tego momentu w ciągu cyklu naszych zbiórek, że no, za plecami mm, nie mam dość miejsca, żeby te suszarkę na ubrania przesunąć, bo się zrobił magazyn. I na przykład tutaj z tyłu w torbie, w kartonie mam torby na laptopy. Generalnie mamy już na przykład z tej zbiórki kupione 7 laptopów, konkretnie dwa mocniejsze do zadań, które wymagają mocniejszego sprzętu do pracy z materiałami wizualnymi pięć słabszych, które będą służyły do prac związanych z komunikacją i oczywiście, choć o to nie akurat nie proszą wprost, ja zawsze do laptopów dokupuję im już drugi raz w sumie, bo drugi raz kupujemy laptopy, dokupuję torby i mysze, bo bez tego praca może być trudniejsza, jak już kupujemy im sprzęt, wiadomo, laptop to nie jest sprzęt za stówę, to warto go ochronić tak naprawdę z tej listy tutaj brakuje nam zegarków jeszcze nie są zamówione ani kupione ale tabletów i dronów mamy mniej niż byśmy chcieli i no drony są ważne wiem wysłaliśmy im już partię dwa miesiące temu część z nich została zestrzelona część jest ale jak wiecie państwo dronów nigdy za dużo. W zasadzie idealną sytuacją by było, żeby każda grupa miała swojego, to jest autentycznie kwestia życia i śmierci, już pomijając fakt, że te konkretne drony, które my im wspólnie kupujemy, są w stanie przenosić, są w stanie podczepić pod nie takie małe ładunki kumulacyjne, to jest, proszę Państwa, bezpośrednio ładunek wyjęty z, takiego, z takiej większej rakiety kasetowej. Biorą po prostu jeden element tej subamunicji i takim dronem są w stanie sobie z tym poradzić i go zrzucić. Ale przejdźmy sobie do wydarzeń na froncie, bo dzieje się na froncie: Ukraina powoli dalej prowadzi działania ofensywne na Swatowe po linii drogi od północy i na Kryminną. Tutaj się dzieją zarówno ukraińskie ataki, jak i rosyjskie kontrataki, choć w zasadzie, jako że Ukraina jest stroną odzyskującą swój legalnie posiadany teren, to w zasadzie Ukraina prowadzi kontrataki, ale wiemy o co chodzi. Natomiast nie ma tutaj jakichś wydarzeń, które byłyby, nazwijmy to, widoczne na mapie, za to pojawiło się wideo. Z kierunku Swatowskiego, gdzieś z okolica Nowoseliwskie miejscowości, na którym został zniszczony czołg T-90 m najnowocześniejszy rosyjski czołg, mówią, że z dość prostej wyrzutni ręcznej. Jeśli chodzi o sytuację wokół Bachmutu, faktycznie sytuacja nie wygląda szczególnie interesująco, można powiedzieć wprost, że się robi Coraz trudniejsza, przy czym znowu robi się coraz trudniejsza powoli. Możemy zakładać, że Bachmut cały czas jest przygotowywany albo do opierania się, albo do walk. W Solidarze dalej zgłaszają ataki na miejscowość Sól na zachodniej granicy, dalej są zgłaszane ataki na północ, na Wesele i Razdolivkę rosyjskie. I teraz tak. Ludzie, którzy mieli okazję widzieć na żywo walki o Solidar, twierdzą, że tam sytuacja jest dość mocno niejednoznaczna. Tam cały czas trwają intensywne, zarówno ostrzały samego Solidaru przy użyciu broni artyleryjskiej czasem skuteczne bardziej, czasem mniej, ale są stałe i cały czas mają się tam toczyć walki w Solidarze na jego przynajmniej częściach walki przy użyciu broni strzeleckiej, więc tam sytuacja pozostaje niejasna. Także trwają ataki na miejscowość Krasnagora, to jest tutaj widoczny taki, widzimy łuk, to jest wzgórze i można zgadywać, że dopóki to wzgórze się broni, dopóty Rosjanie nie będą w stanie zająć tej, Trasy zaznaczonej tutaj na żółto, to jest oczywiście ważna trasa, ona z okolic Bachmutu, ona nie prowadzi z samego Bachmutu. To skrzyżowanie z tą trasą jest tutaj dalej już zajęte przez Rosjan, ale przez Bachmut da się mniejszymi drogami do niej dojechać, to jest trasa na Słowiańsk. Więc jest ona ważna, są dwie duże trasy prowadzące z Bachmutu na Słowiańsk i na Konstantinowkę. Więc póki Krasna Gora się broni, to ta droga jest prawdopodobnie w miarę bezpieczna, natomiast ciężka jest sytuacja wokół Klisiełki. Tutaj czeski ochotnik się wypowiadał, mówił, że już trzeci raz Ukraińcy stracili tę miejscowość, że ona przechodziła w ostatnich dniach z rąk do rąk. Mowa jest o tym, że tam rosyjskie ataki są nie tyle skuteczne, co masowe, w taki sposób, że Ukraińcom po prostu kończy się w pewnym momencie amunicja moździerzowa, artyleryjska, pojawiają się problemy, żeby te masy ludzkie zatrzymać. Pojawiają się także raporty, o tym tym razem pisał Tom Cooper, to są raporty, które czas do czasu się powtarzają, o tym, że faktycznie obserwowane jest zmniejszenie intensywności rosyjskiego ognia artyleryjskiego, teorii na temat tego, dlaczego Rosjanie strzelają artylerią mniej niż wcześniej, jest wiele. On podał kolejną: według niego Rosjanie mają ten problem, że ich podstawowy środek artyleryjskiego rozpoznania w powietrzu, czyli drony Orlan-10, Źle sobie radzą w zimie przy niskich temperaturach, i dlatego w tej chwili intensywność ostrzałów jest mniejsza. To jest jego, jego teoria. Tutaj jeszcze mamy informację o tym, że pojawiły się ataki na kierunku na Gulia Pole, w tym miejscu na froncie zaporowskim, nieduże, niesilne, nieskuteczne. Ale nietypowe, to znaczy do tej pory w ostatnich dniach i tygodniach nie było takich ataków. Ja jeszcze na miejscowość Orichił, tutaj, czyli dwa takie kierunki to może być próba wykrycia, wyszukania, gdzie co się mogło gdzie można w przyszłości atakować, jakaś próba wymacania słabych punktów, jakaś próba przygotowania się, ewentualnie może to być po prostu próba odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje gdzie indziej. Jeszcze pojawił się ciekawy głos w kwestii Bachmutu, bo faktycznie zaczyna to wyglądać coraz bardziej jak kleszcze. Oczywiście, jeszcze dość, nazwijmy, to są to kleszcze. No, mało zaciśnięte, bardzo rozwarte, ale istnieje zagrożenie. Jeśli Rosjanie faktycznie zajmą klisiełkę i pójdą dalej, mogą zagrozić kolejnej drodze na czas Ujar z Bachmutu od północy, także no Gória może upaść. Wygląda to w sposób, który budzi niepokój, powiedzmy to sobie szczerze, a jednocześnie Jednocześnie Konflikt Intelligence Team zauważa, że podobna sytuacja sformowała się już dawno temu wokół Awdijewki, która znajduje się w dużo groźniejszym okrążeniu niż Bachmut, i znajduje się w takim od w zasadzie miesięcy. I dalej się broni. I tam cały czas obserwujemy walki. Cały czas. Jeszcze póki jesteśmy na mapie, warto powiedzieć, że w browarach. Tuż pod Kijowem, to jest takie przedmieście Kijowa, doszło w ostatnich dniach do tragicznego wypadku lotniczego. Nie jest wykluczona opcja, że był to jakiś rodzaj dywersji. Tam spadł śmigłowiec, który przewoził najwyższe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy ministra, wiceministra, urzędników, nawet jakiegoś fotografa. Dodatkowo ten śmigłowiec. Spadł na przedszkole. Liczba ofiar, z tego co pamiętam, to jest około 20 osób. W tej liczbie, niestety, wśród poszkodowanych są dzieci. Taka tragedia kompletnie Ukrainie w tej konkretnej sytuacji nie była potrzebna i jest to sytuacja, no, nie ukrywajmy, tragiczna. Teraz więc przejdźmy sobie do dobrych informacji dzisiaj w piątek 20 stycznia odbywa się kolejne spotkanie w formacie Ramstein, czyli to jest takie główne zachodnie spotkanie sojuszników Ukrainy, na których się ustala kto co komu, no głównie Ukrainie przekaże jakie uzbrojenie, żeby to wszystko ze sobą dogadać, żeby się trochę policytować kto da więcej i mamy już mm, zaanonsowany pakiet pomocy, kolejny od Amerykanów. I tu czytamy: to jest strona oficjalna, defense.gov. Czytamy. Dodatkowa amunicja do systemów NASAMS. Bardzo potrzebne. Osiem systemów Avenger przeciwlotniczych. To jest proszę Państwa coś takiego. Będzie to dobrze widać. A może tu. Czyli mamy hamera na hamerze, wyrzutnia przeciwlotniczych rakiet. Jest to no, przydatny system, na pewno się przyda. Zwłaszcza, że już Ukraińcy mają dużo hamerów, więc to uprości logistykę, jeśli także wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych będą na hamerach. Ważna rzecz. Do poprzednich 50 bradleyów z amunicją, kolejnych 59 bradleyów. 590 rakiet TOW, które są wystrzeliwane bezpośrednio z Bradleyów, 295 tysięcy pocisków 25 mm do Bradleyowych działek. Dalej, 90 strikerów. Strikery to są, proszę Państwa, transportery kołowe. I tutaj jest 20 mine Rollers. To są takie, nazwijmy to, strały przeciwminowe, o tutaj to widzimy, to jest striker z taką nakładką do rozminowywania, więc taki może przejechać, zrobić jakiś korytarz w polu minowym, przydatna rzecz. Więc już mówiliśmy 50 Bradley'ów i tam jeszcze te mardery, to za mało, no już będzie to 109 Bradley'ów i 90 strikerów. Robi się poważnie, a jeszcze nie skończyliśmy mówić o najnowszych informacjach na temat dostaw sprzętu. 53 MRAPy, 350 Humvee, duża liczba, 20 tysięcy pocisków 155 mm, tu mogłoby być więcej, ale z tym oczywiście jest problem. Pojawiła się informacja, że Amerykanie zaczęli sięgać, jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, do swoich składów w Izraelu i Korei Południowej. 600 precyzyjnych pocisków 155 mm, bardzo prawdopodobne, że ekskalibury, prawie 100 tysięcy pocisków 105 mm, niecałe 12 tysięcy moździerzowych 120, dodatkowa amunicja do systemów HIMARS. I teraz, proszę Państwa, to jest bardzo enigmatyczne stwierdzenie. Oczywiście mogą to być po prostu te pociski, które... Ukraińcom dostarczali wcześniej te o zasięgu do około 80 km po prostu kolejna partia w każdym pakiecie jest kolejna partia amunicji do HIMARS-ów. natomiast to stwierdzenie może równie dobrze oznaczać pociski Ground Launched Small Diameter Bomb czyli wystrzeliwane z ziemi bomby niewielkiej średnicy dosłownie GLSMDB to są pociski, które mają zasięg mniej więcej, no niecałe dwa razy większy od tych poprzednich, to jest około 150 km. Pojawiały się liczne doniesienia ze źródeł zachodnich, mówiące o tym, że Ukraina może w najbliższym czasie je dostać. Tutaj już Conflict Intelligence Team przygotował za mnie mapę. Czerwona linia to są mm, linie styku, linia frontu. Czarna, przerywana linia to jest 70 km od linii frontu. Dlaczego 70? 80 km zasięgu, 10 km zapasu. Haj Marsy raczej się trzyma kawałek dalej dla ich bezpieczeństwa od linii frontu. A przepraszam, to nie Conflict Intelligence Team to DevMon przygotował, tylko ja to znalazłem na stronie konflikt inteligencji, mój błąd. I dalej mamy dwie linie, dalszą i bliższą, 125 i 140 km, w zależności od tego, jaki tutaj miałby być zapas tej odległości. I teraz tak, kurskie jest w zasięgu, prawie że Jejsk jest w zasięgu, tutaj nad Morzem Azowskim to jest... To miejsce, które stanowi bazę lotniczą, z której część samolotów leci bombardować Ukrainę, bombardować, i strzeliwać rakietami. Dzhankoy na Krymie, bardzo ważny węzeł kolejowy, jest prawie w zasięgu, tak no trudno powiedzieć, mniej więcej w zasięgu. Całe podejście do Krymu jest w zasięgu, cały korytarz lądowy między Donbasem i Krymem jest w zasięgu, aż do Ługańska, za Ługańsk tutaj. Cały w zasadzie Donbas jest w zasięgu, całe to tak zwane DNR-LNR, to by zmieniło bardzo wiele. Wiemy, że rosyjska logistyka przystosowała się do Heimarsów, są dowody na to, że oni przesunęli swoje duże magazyny tuż poza zasięg, co oczywiście jest korzyścią samą w sobie dla strony ukraińskiej, bo to zwiększa odległość, zwiększa czas takich dostaw, więc utrudnia Rosjanom życie. Natomiast gdyby teraz nagle pojawiły się te nowe systemy, to te magazyny mogłyby wylecieć w powietrze, a Rosjanie musieliby je znowu organizować gdzieś dalej. I w tym kontekście sam fakt, że Amerykanie nie podają do publicznej wiadomości, co to są za rakiety do Heimarsów, Byłoby, nie mówię, że jest, ale byłoby logiczne, gdyby im dawali tę nową amunicję. Ja osobiście na ich miejscu bym o tym nie mówił, bo wtedy Rosjanie zaczęliby przesuwać te swoje magazyny od razu i później nie byłoby w co strzelać. Trzymam szczerze mówiąc kciuki. Dalej, w tym pakiecie mamy 12 wozów amun amunicyjnych, 6 pojazdów sztabowych, 22 pojazdy do ciągnięcia broni, głównie oczywiście broni artyleryjskiej, rakiety harmy przeciwradarowe ważna broń, 2000 rakietowych pocisków przeciwpancernych, 3 miliony, 3 miliony sztuk amunicji do broni ręcznej, ładunki wybuchowe saperskie miny Claymore, Sprzęt nocnego, nocnej obserwacji, noktowizory, spare parts, czyli części zamienne i inne wyposażenie polowe. Potężny bardzo pakiet. Świetna sprawa. A jeśli już mówimy o tym, że tam będą mardery, że będą że będą francuskie... Pojazdy opancerzone, że będą brytyjskie Bulldogi, zapowiedziano. No to jeszcze Szwecja się dołączyła i ma wysłać 12 systemów artyleryjskich, archer samobieżnych, bardzo nowoczesnych i 50 pojazdów CV-90. Tutaj tak to wygląda. One występują w bardzo różnych wersjach z bronią. Od kalibru bodajże 25 mm do nawet armaty czołgowej 120 mm, po drodze z armatą 40 mm, różne są warianty, kolejnych 50 sztuk, czyli już mamy Mardery, Bradleye, Strikery, CV90, AMX-y francuskie, robi się, a jeszcze Bulldogi, robi się tego naprawdę dużo, ta pancerna współczesna 5. Na wiosnę, mniej więcej tak byśmy zgadywali, może się okazać silna. I tutaj z różnych źródeł zebrane ukraińskie media stworzyły taki, no taką listę tego, co gdzieś tam w ostatnim czasie Ukraińcom obiecano, wysłano. Tu niektóre rzeczy się nie zgadzają, na przykład tutaj piszą o 100 strajkerach, o tych nowych pociskach do Heimarsów, to było na podstawie plotek, ale trochę tego wylistowali. Pojawiają się tutaj właśnie m.in. czołgi Challenger, rakiety Brimstone, kanadyjskie samochody opancerzone Senator, to jest potwierdzone, 200 sztuk ma Ukraina dostać, dobry sprzęt. Pojawia się tutaj informacja o tym, że Polska oprócz leopardów ma przekazać także kompleksy przeciwlotnicze S-60. To nie są systemy rakietowe, to jest po prostu działo przeciwlotnicze, też przydatna rzecz. Pojawiła się informacja, że Czechy mają dać dany 2, estończycy haubice FH-70, zachodnie i radzieckie D-30. Łotwa ma wysłać dwa śmigłowce Mi-17, wyrzutnie Stinger, drony i karabiny maszynowe. Litwa dwa helikoptery Mi-8 i także armaty przeciwlotnicze L-70. Pojawiła się informacja, że Dania ma przekazać Hełbice Cezar. Generalnie ostatnie dni, jeszcze tutaj o Estonia, bogaty pakiet, najbogatszy do tej pory. Ma wysłać holowane systemy artyleryjskie 122 i 155 mm i ciężarówki do ich holowania. I do tego jeszcze działa ręczne działa bezodrzutowe, z, z, nazywane czasem granatnikami Karl Gustaw. Ponad 100 sztuk. Bardzo sensowny system. Ręczny, oczywiście, to jest broń lekka, ale o dużych i ciekawych możliwościach to się na pewno przyda. Także te dostawy w przeddzień Ramsteinu zapowiedziane wyglądają naprawdę bardzo obiecująco. Niektórzy wręcz twierdzą, że Zachód uwierzył w zwycięstwo Ukrainy. I tu jest, proszę Państwa, wypowiedź. Szolca, niemieckiego szolca, żeby wojna się skończyła, Rosja musi przegrać. Ja trawię tę wypowiedź, państwo trawicie tę wypowiedź. Oczywiście jest to rodzaj stwierdzenia, który swoją oczywistością dorównuje zdaniu, że mur to jest taki rodzaj ściany. Natomiast cieszy, że do Niemców dociera. Taka rzecz. Wiemy, że wiele państw zachodnich i Niemcy, i Francja były przesiąknięte agenturą kremlowską, że tam szły ogromne pieniądze na kupowanie polityków. Wiemy, że te kraje bardzo nie chciały, żeby doszło do wojny, bo im się dobrze żyło bez tego. My też nie chcieliśmy tej wojny, nikt nie chciał tej wojny. No ale sytuacja jest jaka jest, i miło, że popatrzyli prawdzie w oczy i się coś tutaj powoli rusza. Chociaż trzeba też dodać, że w kwestii na przykład leopardów, na przykład Niemcy stwierdziły ostatnio, zresztą Scholz stwierdził konkretnie, że leopardy można przekazać, jak Amerykanie przekażą Abramsy. Amerykanie stwierdzili, że ta propozycja jest zupełnie bez sensu. Oni argumentują to tak, że Abramsy są zbyt trudne w obsłudze, w logistyce, w zaopatrzeniu ich chociażby w paliwo, żeby Ukraina sobie z tym poradziła. I minister obrony Niemiec stwierdził, że nawet bez abramsów leopardy mogą trafić do Ukrainy. No, dzieją się tam rzeczy dziwaczne. Tutaj mamy jeszcze co do katastrofy w browarach, jest konkretna informacja o ludziach, którzy tam zginęli. Minister Spraw Wewnętrznych Denis Monastyrski, pierwszy zastępca ministra Jewgeni Jenin, gos sekretarz państwa, gosekretar Juri Lubkowicz, pomocnica szefa MWD czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tatiana Szutiak, szef ochrony, fotograf i dwóch członków załogi, no plus były ofiary na ziemi. Dalej. Rosjanie spotkali się z bezprecedensową, bezprecedensowym, rekordowym brakiem rąk do pracy w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. Teraz zagadka, pytanie za 100 punktów, czy jeśli zmobilizują kolejne setki tysięcy ludzi, w związku z czym ucieknie z kraju kolejne setki tysięcy ludzi, czy sytuacja z deficytem rąk do pracy w zakładach zbrojniowych się poprawi, czy polepszy? Dalej, prezydent Serbii odcina się od Rosji mówiąc, dla nas Krym to Ukraina, Donbas to Ukraina i tak zostanie. Cieszy. Dalej. Rosyjskie firmy zostały przepytane przez ekspert RA. Ponad tysiąc firm wzięło udział w ankiecie. 43% przepytanych przyznało, że bieżąca sytuacja w Federacji Rosyjskiej negatywnie wpłynęła na ich biznes. 48% stwierdziła, że w najbliższym roku, dwóch latach są... Skupieni na tym, żeby zachować to, co mają um, i się nie rozwijać, tylko bronić tych pozycji i możliwości, które mają. Optymistów, którzy liczą na zwiększenie produkcji, jest 12%. O 30% mniej niż w zeszłym roku. 12% firm przeptanych w Rosji stwierdza, że będzie się rozwijać w najbliższym czasie. Co nam to mówi, proszę Państwa? Okazuje się, że 12% Firm w Rosji mniej więcej działa w takich branżach jak pogrzebowa, usługi pogrzebowe, jak produkcja odzieży specjalnej i produkcja uzbrojenia, a także produkcja pałek, kajdanek i paralizatorów. Dalej, oczywiście trochę sobie żartuję. Oczywiście tutaj jest kolejna wypowiedź, Szolca, ale o tym już mówiliśmy, o Leopardach 2, jeśli będą Abramsy, to sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć. Część republikańskich kongresmenów zaapelowała do Bidena, żeby zwiększyć i przyspieszyć dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, to cieszy. Dalej, tu nie udało mi się wyjaśnić, co się stało, ale jakieś potężne eksplozje były słyszalne na terenie Białorusi. Tutaj mamy, proszę Państwa, żołnierza grupy Wagnera. Tutaj on się odwraca. O, przepraszam. I widzimy swastyki. Oczywiście jest to głos w ramach polemiki do tych wszystkich, którzy opowiadają, że ukraińscy żołnierze mają brzydkie tatuaże. Co to udowadnia w obu przypadkach? I ten Wagnerowiec, i ci Ukraińcy, którzy faktycznie mają, bo powiem Państwu tak, zdecydowanie duża część tych opowieści o tych tatuażach jest wydumana. Kompletnie. Natomiast część z nich jest prawdziwa. I część rosyjskich jeńców też ma różne brzydkie tatuaże. I część Polaków ma brzydkie tatuaże, i część Niemców ma brzydkie tatuaże brzydkie w sensie nawiązujące do na przykład nazizmu, komunizmu, innych reżimów totalitarnych i innych złych rzeczy. I wśród Amerykanów i tak dalej. Co to udowadnia? Kompletnie nic. To, co coś udowadnia, to są czyny, które podejmują dani ludzie. Jeśli ktoś napada sąsiada w ładnych, fajnych tatuażach albo bez nich, to jest zły. Jeśli ktoś się broni, a ma brzydkie tatuaże, a chroni dzieci przed napaścią i przymusowym wywiezieniem, i kobiety przed gwałtem, i domy przed spaleniem, to to jest to, co dla mnie się liczy. I tutaj mamy dalej ciekawe wideo. Proszę Państwa, to jest system przeciwlotniczy pancyr. Lufowo-rakietowy, a to żółte, nie wiem czy to widać, to jest, proszę Państwa, dźwig. A tu... Ten dźwig wnosi coś, świadkowie twierdzą, że taki system pancyr, na dach. Na dach budynku w Moskwie. I tu mamy dialog na rosyjskim forum. A czemu oni stawiają system przeciwlotniczy w gęstej zabudowie miejskiej? A co oni. Planują zestrzeliwać rakiety nad miastem, a nie na dolocie do miasta, co oni całkiem. Tu jest od słowa oznaczającego męski um, organ słowo oznaczające zwariowali. Um, przykrywać się ludźmi, zakrywać się ludźmi jak żywą tarczą tak, przecież to hachle, czyli Ukraińcy. Im I znowu tutaj słowo od tego samego organu, że lekceważą swoich, byleby tylko dali im pieniędzy, a ci, którzy przeżyją, podzielą te pieniądze między siebie. Ciel, czyli odcielawia, czyli takiego gościu, to Moskwa. I odpowiedź: w takim wypadku wszystko jest robione prawidłowo. Oczywiście było dużo po drodze dyskusji na temat tego, nawet tu wczoraj w komentarzach się pojawił u mnie na kanale człowiek, który kazał wszystkim moim widzom czytać raporty Amnesty International, jak to Ukraińcy niegodziwie bronią się w miastach, narażając życie miejscowej ludności. Jak to, jak to paskudnie, jak to niedobrze. A tu proszę. Takie, takie cuda. Swoją drogą też uważam, że obrona miast jest paskudna, natomiast obrona miast nie jest potrzebna, jeśli nikt tych miast nie atakuje. Więc jeśli ktoś chce kogoś tutaj oskarżać o cokolwiek, to y, sugeruję oskarżać tych, którzy atakują. Jeszcze tutaj mieliśmy trochę nienormatywnej leksyki, małe sprostowanie. Ostatnio opowiadałem w Kompsemolskiej Prawdzie było o naszywce y, Uvidiel apać, figać, ja mówiłem, że słowo figać pochodzi od słowa figa, co de facto jest prawdą, natomiast w tym konkretnym przypadku poprawiło mnie kilku z Państwa, Figaci, figać w tym wypadku było trybem rozkazującym od czasownika figacic, czyli w tym wypadku nap... atakować oczywiście w takiej formie mocno nienormatywnej, czyli zobaczyłeś apacza, zestrzel go. Ta nienormatywna leksyka rosyjska jest o tyle problematyczna, że podobnie jak w polskiej, od jednego korzenia możemy stworzyć słowa przeróżne, które będą oznaczały rzeczy od y, bardzo negatywnych przez. Y, no, wiemy sami o co chodzi. Dalej, rząd rosyjski po raz trzeci w ciągu pół roku przepisze prognozy rozwoju gospodarki. Tym razem wzięto pod uwagę, że prognozy były budowane w oparciu o sytuację, w której baryłka ropy naftowej będzie sprzedawana po 70 dolarów, a się okazuje, że w styczniu średnia cena ropy marki Jural 146 dolarów i spada, więc oni będą jeszcze raz oceniali, czy aby na pewno ich prognozy są prawidłowe. Podpowiem Państwu, nie, nie są. Skoro ta cena spadła w średnio o 24 dolary, o 1 trzecią, no to będzie gorzej. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.